Angina jest zakażeniem bakteryjnym wywołanym przez paciorkowca alfa hemolizującego. Jest to zakażenie, które wywołuje toksemię i ciężki stan chorego. Zawsze jest gorączka, pacjent jest, źle się czuje, ma zaburzenia, połykania, nie może również nie łykać śliny, także jest ślinotok przy tym często i choroba jest, daje powiększenie węzłów chłonnych. Angina powinna być leczona 10 dni lekami typu antybiotyk z grupy penicylin najlepiej. Jeżeli jesteśmy uczuleni na penicylinę, włączamy wtedy makrolidy albo cefalosporyny, ale leczenie powinno trwać 10 dni, żeby po prostu eradykować gardło i zlikwidować bakterie tego paciorkowca, który spowodował zakażenie. Paciorkowiec jest często nosicielstwo paciorkowca jest obserwowane u młodzieży i nadkażenia u młodzieży szkolnej w tym okresie wiekowym są częste, zakażenia anginą właśnie. W 20% mówi się, że młodzież ma nosicielstwo paciorkowca beta-hemolizującego. Pacjenta należy obserwować po anginie bądź w przebiegu anginy w kierunku powikłań sercowych, nerkowych i stawowych, bo są one dosyć częste.